Witam, witam. Ponownie w wojnie krwi, na złych wyborach. Kto nie widział wczorajszego, pierwszego odcinka tej serii, naprawdę polecam. I takie oficjalne informacje, jak będziemy grali. Będziemy grali oczywiście bez tych łupów, nie będę zbierał żadnych łupów w tej grze, więc możemy sobie nawet zrobić coś takiego jak wyłączenie z legendy tych łupów. Skupimy się po prostu na tych ważnych rzeczach i zobaczcie, o ile mniej już tego na start. Jesteśmy tutaj po samouczku, dokończyłem tutaj tylko przejście i lecimy dalej, więc łapa, jeśli wam się podoba seria, kto nowy, zapraszam do subowania, też zapraszam na Twitcha, jeśli ktoś lubi Gwinta i całe uniwersum Wiedźmina. I lecimy. Lecimy. Tutaj do góry będzie się działo bardzo dużo, bo tu będą pierwsze wybory takie, no myślę, że złe, bardzo złe, i one wpłyną później na dalszą rozgrywkę. I też dajcie znać, czy chcecie na przykład słuchać Melitele tych dialogów do końca. Ale i tak warto jej się przypomnieć. Bo powiem szczerze, że będzie to seria dla zaawansowanych osób, które już znają historię, może po raz pierwszy, albo grały same, albo oglądały. I będę po prostu wam pokazywał, co się zmieniło i jak wyglądają wszystkie złe wybory. A takie niuanse po prostu w świątyni Melitele będę pomijał. I tyle. I myślę, że tak powinno być. Żebyście też się nie zanudzili. Dziś jest jakieś święto? Nie, pani. Królowa ściągnęła brwi, zacisnęła dłonie na lejcach. Czyli biją na alarm. Za mną! Szkło z rozbitych witraży skrzyło się w trawie. W powietrzu latały pióra z rozprutych pierzyn. Kapłanki zebrały się na dziedzińcu, opatrywały rannych pielgrzymów, podnosiły z ziemi potrzaskane posągi. Co tu się stało? Napadły nas kundle ze spali, powiedziała przeorysza. Zrabowali Wota, monstrancje, święte księgi. Pani, zaklinam was, pomóżcie, odbierzcie co nasze. Zwiadowcy Mewe bez trudu znaleźli ślady bandytów. Prowadziły do gęstych, leszczynowych lasów na wschód od świątyni. Łatwo było się tam ukryć albo zastawić pułapkę. Teraz wszystko jasne. To bandyci nadwyrężyli mury. Myślę, że nam całkiem sprawnie ta seria pójdzie. I też podobno, wiecie co, poziom trudności jest jednak wyższy, zwłaszcza w kolejnych lokacjach takich jak Rivia, nie? Zwłaszcza właśnie w takich lokacjach. Tu sobie przejdę jeszcze tą skrzynkę. No, skrzynki myślę, że będziemy zbierać, chociaż pewnie nie wszystkie mi się uda, bo niekiedy będę po prostu pomijał. To nie jest seria na 100%, seria na 100% jest na kanale, jeśli ktoś też nie oglądał, to polecam. Tam jest wszystko wytłumaczone dla nowych osób i na spokojnie można sobie pooglądać. Wykłócony spoczynek. Dobra, każdego na jeden, tak? Więc wóz bojowy sobie położymy. Ubijemy tego. Ubijemy wystarczy tego. Jeden strzał. Wskaż mi cel. Ubijemy tego. I teraz myślę, że możemy Caldwella. Już ja was nauczę szacunku. Tu mamy po jednym strzale, czyli to jest za jeden. To jest za dwa i teraz potrzebuję karty stąd. No i tutaj w zagadkach powiem wam, że nic się nie zmienia, nie? Liria! W zagadkach nic się nie zmienia, bo to nie zależy od poziomu trudności, zawsze będzie to samo. Ale interesują mnie te bitwy. Na ile to się zmieni? Bo na razie dają dwa pancerza, i może to wystarczy na tą Lirię, zobaczymy. Tak w całym rozrachunku może być to około 30 paru punktów, ale podobno później zmieniają umiejętności w kartach, więc dla mnie to gratka, żeby to sprawdzić. I te złe wybory w całej grze też będą super. Po raz pierwszy będę coś takiego grał, taką pełną serię. Bandyci obozowali w pobliskim lesie. Bez żadnych towarzyszy. Upojeni wytoczonym z klasztornych piwnic winem. Nawet nie pofatygowali się, aby postawić strażę. Lej na
następną kolejkę! Zdrowie, siostrzycze! Żołnierze aż wyrywali się, by ukarać świętokradców, ale rozkaz do ataku mogła wydać jedynie królowa. Najwyższa pora założyć kundzią kagańca. Powiedziała królowa, spinając konia ostrogami. Za mną! Do ataku! Bandyci porzucili kufle i chwycili za broń. Nie zamierzali poddać się bez walki. Dobra. I też chciałbym, żeby wam się przyjemnie oglądało i mi też grało, bo to jest oczywiście moje już tam piąte przejście, czy trzecie, czwarte. Różnie tak od różnych momentów też przechodziłem grę. Więc dajcie znać, czy tak by wam odpowiadało, jak to ja widzę. Myślę, że spoko. Otoczyć ich! Kurde, tam miałem jakiegoś buga, po prostu nie zaliczyło mi wygranej, nie wiem dlaczego. Tak. Gramy jeszcze raz Wagenburga. I po prostu nie możemy pozwolić na ucieczkę trzech wozów, nie? Czyli musimy ją zniszczyć, ile się da. Gdybyś mniej towaru wiózł, to może byś uciekł. Jest szansa na rozwalenie tego pierwszego? Jest chyba. Gdybym tutaj wyciągnął teraz... Panienka sama odda kolczyki? Czy trzeba wyrwać? Kusznika, nie? Cztery... Wyciągnąłem. Trzeba było słuchać mojej baby. Wskaż mi cel. Zrobimy tak. I tak mam Reinharda, więc spoko. Jeden poszedł. Teraz drugi zniszczymy. Ciekawie. Przegrupować się! Jej wysokość jest wyjątkowa. Uhuhu. W te dni wam jest żyta czarnik. Tu będzie problem ze zniszczeniem. Ewentualnie... Caldwell? Ewentualnie Caldwell, dobra. Teraz Caldwell to robi. Już ja was nauczę szacunku. Tarbales, na twój rozkaz. Drugi już out. Myślę, że damy radę. Uwolnię cię od twojego mieszka. Lewa, prawa, lewa, prawa, lewa. Ten dźwięk jest dobry. Nie ma tego czasu. Już raczej nie zniszczę, ale nie wiem, czy to będą w ogóle trzy wozy. Chyba nie już. W kółko to samo. Już nie będzie trzech wozów. Pancerz ich nie uratuje. Czyli jeden zniknął, jeden. Chęci są, a joście, i no buty ja ci są. Jest... Tu będzie chyba drugi i tyle. Też wolę proce. Będą łatwiej trzy. Musiałby się teraz pojawić. Ja to już nie się. No, chyba nie będzie. Nie, nie, już teraz nie ma. Dobra, no to dwa wozy poszły. Od zasiewów do żniw nie każdy ugramy będzie to żyw. Dostałeś kiedyś kamulcem w kępę? Dobra. Królowa pokonała rabusiów i odebrała zrabowane dobra. Srebrne kielichy, relikwiarze wyłożone masą perłową, szaty zdobione złotymi nićmi. Kapłanki okażą wdzięczność, jeśli zwrócisz im te kosztowności, pani. Będą prosić bogów, żeby dali ci zwycięstwo. Powiedział Reinhard. Ale możesz też zachować te srebra na poczet wydatków wojennych. To na pewno przyniesie szybszy efekt niż modlitwy. Teraz bardzo ważna rzecz, która będzie się tutaj ciągła w Lyrii. W sumie to będzie miało wpływ na towarzyszy, nie? Więc my sobie to zrabujemy. Melitele zrozumie. Odrzekła po chwili namysłu Mewę, po czym poleciła spakować klasztorne srebra na wozy. Metalowe naczynia pobrzękiwały na każdym wyboju, przypominając królowej o tym, że aby ochronić swoje ziemie, okradła bogów. Dobra, Mewę okradła bogów, gra gitara.
Zaczynamy naszą wędrówkę. Na złych wyborach, już się dobrze czuję. Pierwszy super wybór za nami. W sumie teraz się zaczyna, nie? Bo tam był samouczek na razie, więc luzik, ale teraz się zaczyna. To chłostanie to jeszcze nie było takie złe. I będę się starał. To jak okraść bogów. Okraść kapłanki to... Jeszcze to sobie zapożyczę. Będę się starał ukończyć grę bez żadnego towarzysza. Czy to jest możliwe? Przekonamy się. Naprawdę się przekonamy. I czy w ogóle będę w stanie wygrać jakiekolwiek bitwy później bez towarzyszy tych złotych, nie? Ale jestem ciekawy, kurczę. To będzie test. Będzie fajny test. No weźmiemy to. No bo dobra. Czy to jest odhaczone? A, jest odhaczone. No to dobra, to nie będę brał takich rzeczy. Myślałem, że to się nie odhacza. Nie będę brał takich rzeczy. Dobra, mamy jakąś bitwę. Z widłogonem, co? Fajnie, naprawdę to nabierze rumieńców. Nabierze rumieńców. Okej. Z Wagenburg jest. Tu bym tą dyszkę... No, zrobimy tak. Jeden punkt misnąłem, ale... Spróbuję tą dyszkę dosyć szybko rozwalić. Raz za dobrze, raz na dobrze. Przez cztery... Dobra, no to teraz kusznik. Arbalest, na twój rozkaz. I tu mamy Reinharda, więc spoko. Zrobimy tak. No, widłogon się rozpędził, ale nie ma carry over. Na razie no tak idę, już idę. I odcedzimy. W deku też za bardzo nie będę tam wariował. Myślę, że no wszystkich kart na pewno tam nie zdobędę, bo gramy po macoszemu. Czasami będę robił jakieś takie misplaye. Po prostu gramy. Gramy tak przeciętnie, nie? Ciekawe, na ile to wystarczy. W kółko to samo. No, jeszcze tą pierwszą przegram. O, to może być dobre. Już ja was nauczę szacunku. Marnuję się w wojsku. I cały czas bijemy po tym pancerzu. Zobaczcie, że te karty, które z ręki idą, one mają wszystkie dwa pancerza. Mam 4 na 5. Nieźle. Nieźle, jeszcze nie mam rogu dowódcy. Musimy sobie ufać. Gramy sobie tak. To też nie było idealne właśnie. Ale nie musi być. Dajmy trochę forów, nie? W te żniwa miast żyta czarnik będziemy kosić. Tak, już nie mam miejsca. No ten limit, kiedy byłby zniesiony, to naprawdę by jakieś kosmosy szły. No, rozposujemy to. On to widłogonem zrobi, nie? Oż ty w mordę kopany, jeszcze bym to przegrał. No i przegrałem jednym punktem. Dobra, fajnie jest, jest fajnie. Też można było to od razu ogarnąć, ale... RNG super, RNG super. Mam jeszcze jakiś... No już mi się podoba. Przegrałem rundę, co się nie zdarzało w ogóle w tamtym. Chęci są, a joście, i no buty cisną. Ten będzie grał. Ciekawe, czy to będzie grał. Gra, to Wagenburg. Ale jajca. Rundę się przegrało, to już się nie czuję jakiś... się w tej kurcie? Jakiś przegryw. Ja to już nie mam siły. No, jeszcze poczekamy, nie warto.
fiutek, gdyby w to jajco poszło. Liria! Nie no, będę miał kartę więcej. Już nie powinien grać. No, wreszcie coś tu się dzieje, kurczę. A to tylko dwa pancerze na razie. Liczę na jakieś umiejętności mocniejsze, ale pewnie tego nie wychwycę czasami. Może na nowych mapach. Także jest moc. Od zasiewów do żniw nie każdy będzie żyw. Może to wygra? To by było co? Było coś. Dawaj, wygraj to. Uwierzę, że coś się tu zmieniło. Dobra, pancerzyk. Wystarczy jeden strzał. Chyba nie wygra. No szkoda. Wskaż mi cel. Ale już lepiej. Już lepiej, przynajmniej coś tu się dzieje. I fajnie, gdyby się działo właśnie w gameplayu. Bo brakowało wyzwania w walkach. No, zagadki były jakie były, one na pierwszy raz to wiadomo, że trzeba było pomyśleć, więc tutaj bym się w ogóle nie czepiał zagadek. Są w porzo, na przykład ta. Utopce. Utopce. To była dosyć ciekawa zagadka i chyba trudna, ale... Liria! Znaczy tak się zaczynało. Ja sobie to zdejmę. Będę manewrować. Wystarczy jeden strzał. Ja. I teraz już się nie ruszą, nie? Raz za dobrze. A zobaczcie, jak animacja przyspieszyła. Też animacja bardzo przyspieszyła. To był szybki strzał, naprawdę szybki strzał. I mamy po zagadce. O, to jest to. Nawet nie będę tego zbierał, tak szczerze mówiąc. Co mamy tutaj? Aha, stąd przyszliśmy. No to idziemy jeszcze w tę stronę. Więc widzicie, że animacja fajna, mogłaby... Piękne miasto. Tylko ludzie. Mogliby taką w gwincie zastosować. A, tu na przykład tego... Tego nie odhaczyli, nie? Więc jak nie odhaczyli, no to będę brał. Nie chcę mieć później na mapie jakichś znaczników. Jest baba cmentarna. Coś jest tu. No, dobra, weźmiemy. No, róg mi się może przydać, nie powiem. Liryjczycy wjechali na cmentarz. Wysokie i kołysanej wiatrem trawie. Ale no, jest fajniej. Grał jest fajniej. Pokruszone nagrobki. Lepiej. Porastał mech. Tylko ślady krwi na ścianie mauzoleum wskazywały, że coś zakłóca spokój zmarłych i poluje na żywych. Otrzyjcie łzy z oczu, ukłońcie żałości. Mewe usłyszała żałobny śpiew, od którego stawały włosy na karku. Wnet odejdziecie do wiecznej światłości. Z pomiędzy grobów wyłoniła się pokryta liszajami bestia. Z wyglądu przypominała starą, zgarbioną kobietę, dopóki nie otworzyła najeżonej zębami paszczy. Do broni! Do ataku! A to już w ogóle jest śmiech na sali. Ta zagadka. To można zrobić w parę sekund. To najsłabszą bije, nie? Trzeba było słuchać mojej baby. W te żniwa miast żyta czarnik będziemy kosić. Tak.
Już ja was nauczę szacunku. Arbalest, na twój rozkaz. No co tam, cokolwiek. A pamiętam, jak grałem za pierwszym razem, ta baba cmentarna miała 17 punktów. Ja nie wiedziałem, czy to jest błąd. Było to 17, nie wiem, co? Czy było w ogóle do zbicia. Co to było? Wychrypiała królowa, patrząc na wijącego się w agonii potwora. Nie wiem, pani. Odparł Reinhard. Ale dla bezpieczeństwa kazałbym to truchło porąbać na kawałki i spalić. Inaczej, kto wie, może wrócić. Zrób, jak mówisz. Mewę odgarnęła włosy ze spoconego czoła. Byle szybko, żeby nie złapał nas tu zmierzch. Lyryjczycy wkrótce podjęli przerwaną podróż. Kiedy oddalali się od cmentarza, wydawało im się, że wciąż słyszą żałobny śpiew. A może był to tylko wiatr, gwiżdżący między nagrobkami? O, Mewę młot bojowy mamy. Tutaj też, jeśli chodzi o te bronie, będę się starał coś tam zebrać, ale nie wiem, czy niektóre wybory nie wykluczą mi po prostu wszystkich opcji. Jeśli nie, no to postaram się wszystkie zdobyć. Akurat tutaj nie będę się ograniczał i spoko, nie? Wiecie co? Ja bym tutaj przyspieszył tylko. Bo to mam za mało jeszcze. Więc tutaj będę zbierał. To spoko. Kiedy oddział znalazł się nieopodal Zadaru, królowa zarządziła postój i wysłała kilku żołnierzy do miasteczka, by uzupełnili zapasy. Ci wrócili wcześniej, niż się spodziewała. Na spienionych koniach, z pustymi sakwami. Wasza wysokość, ludzie powstali przeciw elfom i krasnoludom. Zapędzili ich na rynek, mordują! Królowa wiedziała, że bez jej pomocy ulice miasta spłyną krwią nieludzi. Wiedziała też jednak, że jej oddział jest niewielki i może mieć trudności w opanowaniu rozwścieczonego tłumu. A my na przykład sobie ominiemy Zadar. Nie będziemy stawiać w obronie nieludzi. Po długim wahaniu królowa zwróciła się do żołnierzy. Walczyłam kiedyś w mieście i wiem, że wąska ulica może być trudniejsza do zdobycia niż zamek. Wystarczy kilku kuszników w oknach, żeby zadać straszne straty. Straty, na jakie nie mogę sobie w tej chwili pozwolić. Piechurzy spuścili głowy. Wiedzieli już, jaką decyzję podjęła królowa. Szybko zebrali się do drogi. Wieczorem, kiedy Reinhard robił musztrę, okazało się, że kilkunastu żołnierzy zdezerterowało. Byli to nieludzie z jednostek pomocniczych. Elfi przewodnicy i krasnoludzcy rzemieślnicy. Najwyraźniej uznali, że nie będą walczyć za monarchę, który tak nisko ceni życie ich przyjaciół i rodzin. Widzicie? Zdezerterowali nawet. W ogóle hańba. A tu będą tak świetne wybory. Będziemy grali bez jakichkolwiek towarzyszy. No to będą jajca, to będą jajca. Naprawdę będzie ciekawie, aż sam nie grałem od początku, żeby wszystkich towarzyszy jakby wyrzucić. Złe wybory jako tako robiłem, ale one aż tak nie ciągną przez całą grę, żeby zrobić zakończenie złe. Tu na przykład nie. To tu coś zrobimy. Taki handel wymienny. Dlaczego nie? Więc to będzie bardzo interesujące. Mam nadzieję, że dla was też. Piszcie, czy w takiej formie wam się to podoba. Naprawdę piszcie. Uważajcie, skoro świt gościńcem bandyci jechali. Ci, co ich kundlami zowią. O. Fajnie. Tutaj już do Gascona powoli idziemy. I też radziłbym już tutaj po prostu być po rozgrywce albo obejrzeć u mnie też pierwszą serię. Bo będziecie się czuli tak, no, może trochę zagubieni. To bardziej dla zaawansowanych osób jest ta seria. Muszę przyznać. Wy na wesele, pani. Tym mostem trzeba. Tak, na wesele.
Wesele na wesele. Ale tutaj jest jeszcze szalona krowa. Też nie będę robił jakichś bardzo, bardzo długich tych odcinków. Ale myślę, że owiniemy się całkiem sprawnie. Dobra. Zrobimy lewa, tak. Lewa, prawa, lewa, prawa, lewa. Tu sobie wyciągnę kiniera, dobra. Teraz już musimy od razu pancerz ich nie uratuje. Tutaj jedną zaatakować pewnie. Pan każe, sługa musi. To. O, trapka. Czy tutaj jeden? Dobra, jest na pewno ten. Reinhardt poleci tu, ale tu bym musiał mieć też ten jeden strzał. Kompania, naprzód, marsz! Lyria! No nie, jest wystarczy okay. Jeden. Dobra, myślałem, strzał. Że on już to zniszczy. No sorry za zawahanie. A trapkę dostaliśmy. Okay. Dobra, wszystko git. No trochę się nie grało, nie? Miesiąc się nie grało. Ale myślę, że w miarę nam to pójdzie, tak czy tak. Królowa w dom wróciła! Podjąć ją trzeba! Podarkiem przywitać! Uszu Mewę doszła skoczna muzyka i śpiewy. W leżącej nieopodal gościńca wsi właśnie zaczynało się wesele. Ojciec panny młodej poprosił władczynię o błogosławieństwo dla nowożeńców i ośmielony jej serdecznością zaprosił królową do udziału w uroczystości. Uczynicie nam wielki honor, pani, a wasi żołnierze nabiorą sił przed dalszym marszem. Prosimy, zostańcie. Weź udział w weselu, jedź dalej. Dziękuję za zaproszenie, dobry człowieku. Zobaczymy. Odpowiedziała królowa. Ale oczekują mnie już gdzie indziej. I to bynajmniej nie do tańca. Muszę natychmiast ruszać w dalszą drogę. Liryjczycy podjęli przerwany marsz. Mewę jechała na czele pochodu, stukając palcami o siodło w rytm dochodzącej z oddali muzyki. Kurde, nawet nie wypoczęła na weselu. Ach, młodym być, no kobierca i... Fatality. Naprawdę fatalnie. Ciekawe, co by się stało z tamtą. O, tutaj mamy ten róg. Wrzucić ten róg? No chyba wrzucę. Już niech ten róg chociaż będzie. Zobaczymy, jak się będzie sprawował, bo tamte dwa punkty pancerza będą jakby blokowały, nie? Tą umiejętność. Całkiem ciekawie. Tu jest jeszcze skrzynia. No to cóż, nic tu się nie stało. Z tą panną. Tak, nic się nie stało. No, chciałem sprawdzić. No to dobra, myślę, że taki odcinek teraz. Tą skrzynkę już sobie pozbieram na spokojnie. I myślę, że widzimy się następnym razem już u Gascona. Dajcie znać, czy w takiej formie wam się podoba. Czy też już graliście, czy po prostu oglądacie. I na przykład, czy może gracie na konsoli? Jeśli gracie na konsoli, to zagrajcie sobie, myślę, sami na początek. Później możecie wrócić na tą serię. Ona nie zniknie. No więc spokojnie. Żebyście też nie mieli jakichś spoilerów masakrycznych, bo no nie warto. Fabuła jest tak fajna, że nie warto sobie spoilerować. Więc to tyle na dzisiaj. Widzimy się następnym razem. Dzięki za oglądanie. Pamiętajcie o łapce, jeśli wam się podobało.
i zapraszam na streama wieczorem oczywiście. Z Gwincika, może z innych gierek. Bywajcie.